Bardzo się cieszę, że nagrodziliśmy laureatów już 9. edycji konkursu matematyki stosowanej, który odbywa się co roku w Politechnice Białostockiej. Jest to szczególnie istotne, dlatego że ten konkurs pokazuje zastosowanie matematyki nie tylko w życiu codziennym, ale również pokazuje, w jaki sposób można stosować matematykę w życiu zawodowym. Uczniowie, którzy uczestniczyli w tym konkursie, mieli możliwość zapoznania się z Politechniką Białostocką, zapoznania się z jej ofertą, a ofertę mamy rzeczywiście przebogatą. Nasz potencjał Politechniki jako uczelni technicznej, największej w regionie północno-wschodniej Polski, zdecydowanie pomoże rozwijać pasje i zainteresowania. Serdecznie gratuluję raz jeszcze wszystkim laureatom i wszystkim uczestnikom. Zapraszam na Politechnikę Białostocką tych, którzy zdobyli już indeksy, a przyszłych naszych uczestników tego konkursu zapraszam do kolejnych edycji.